Ponad 8 lat, kiedy utworzyliśmy to stowarzyszenie, teraz
tłumaczyć. My nie tworzymy ołtarzy, demonstracji. To są, powstają centra modlitwy o pokój, a ołtarze, demonstracje są takim narzędziem do apostolstwa modlitwy o pokój. Bo to jest duże dzieło, aby docierać do serc ludzkich. One muszą być piękne, hojne, ale Bóg jest piękny. Więc chcemy Panu Bogu ofiarować rzeczy z naszego serca najpiękniejsze. I te hojne materialne i tą modlitwę. Słyszałem jakieś takie słowa, które wyraził kapłan Łoch, mówi: jak przebywasz na deszczu, no to trudno nie zmoknąć. A jak jesteś na słońcu, to trudno, żebyś się nie opalił. A jak jesteś przed Najświętszym Sakramentem, to trudno, żeby łaska Boża Ciebie nie obrała, nie pochłonęła Ciebie. Więc nawet gdybyśmy tego nie chcieli, a przebywają przed Najświętszym Sakramentem, na pewno Pan Jezus udzieli pokoju dla naszego serca, a w tym pokoju możemy pójść do naszych rodzin, bliskich, przyjaciół, a on staje się pokojem międzynarodowym. Utworzone są takie miejsca modlitwy, takie centra modlitwy w Jerozolimie, w Betlejem, Biała Suka na brzegu Kości Słoniowej, w Oziornej, w Kazachstanie. W Dorwandę ołtarz, który był w ubiegłym roku poświęcony na Świętych Dniach Młodzieży. I tam po tej adoracji widzicie prawdziwy cud. Prawie 2 miliony młodych ludzi adorowało Pana Jezusa, modliło się, a na końcu Ojciec Święty, papież Franciszek, w takiej niewielkiej pustowi, monstrancji, pobłogosławił świat intencji pokoju. Tak, przyznam się, że w tym roku w środę popielcową wraz z synem i takim programem Dekalog, w którym trochę współuczestniczymy, weszliśmy na górę Synaj z tą monstrancją i kapłanami z Jerozolimy i po raz pierwszy w historii, nigdy jak wcześniej nie było adoracji Najświętszego Sakramentu na górze Synaj. W tym roku po raz pierwszy. Modlitwa o pokój Góry Synaj. Ale towarzyszył nam przewodnik muzułmański, muzułmanin. My mieliśmy obowiązek, aby iść tam na tą Górę Synaj w obecnym czasie z tym przewodnikiem muzułmaninem. 2 tygodnie wcześniej były wydarzenia. Zamordowano koptyjskich księży, zamordowano ojca, syna z Panem Żywcem, więc trochę taki lekki niepokój miałem w sercu, ale wszystko zawierzyłem Panu Bogu. I ta modlitwa z Góry Synaj się tam miała miejsce, a ten muzułmanin tak się zastanawiam, jak on będzie to wszystko przyjmował. Tak tyle w tych mediach jest emocji. On zaraz z nami, uczął przed Najświętszym Sakramentem, a potem napisał takiego pięknego maila, że taki trudny zawód, codziennie wchodzi na tą górę i schodzi. Ale na tej jednej chwili, dla tej jednej jego czasu, wspólnej modlitwy razem z nami, warto było ten zawód uprawiać, ten wysiłek ponosić i tą chwilę wspólnej modlitwy razem z nami zapamięta do końca życia. Zruszymy te słowa, bo tak różnie myślimy o tych ludziach, ale kto wie, w jakiej rodzinie nam się przychodzi urodzić, a do kogo Pan Bóg zapuka, do czyjego serca. 5 czas przed Najświętszym Sakramentem. Niech będzie Państwa udziałem. A ta monstrancja, może opowiem tak krótką historię, że macie sekundę cierpliwości jeszcze. Jak ołtarz ofiarowałem monstrancję do Madżugorje w podziękowaniu za przyjaźń, za współuczestnictwo w tych naszych działaniach. I kiedy rozmawiałem z przeorem w Madżugorje, to on mówi: wiecie, jak pragniecie otworzyć tyle miejsc modlitwy na pokój na świecie, to pomyślcie o Libanie. Albo może nie, o Korei Południowej, bo tu przyjeżdżają do Madżugorje pielgrzymi z całego świata, ale pielgrzymi z Korei mi nie zupełnie nie zruszyli. Oni wchodzili na Krzyżewat, na tą taką kamienistą górę na kolanach. 3 godziny wchodzili mi, odprawiając drogę krzyżową, modląc się, 3 godziny schodzili. Modlili się o jedność narodu koreańskiego. Musicie zrobić takie miejsce modlitwy w Korei Południowej. Wszyscy pomyśleli, co on mówi, gdzie to ja na Korei, nikogo nie znam, nie wiem, jak to na ten temat tam
wraz z Episkopatem Polski po konferencji, którą miałem, podchodzi do mnie młody człowiek i mówi: Pan, ja mieszkam w Korei Południowej, może by Pan i współpracuje trochę z Palotynami, może Pan zgodził się tworzyć takie miejsce w Korei Południowej, chętnie to wesprę, podzielę się tą informacją. I wszyscy przypomniałem tą rozmowę z Madżugorje i stało się to, zostało wprowadzone w czyn. Tam poznaliśmy księdza Lee z Korei Południowej, właśnie sakrują w namiach, które się okazało też w Madżugorje, a o tym żeśmy nie wiedzieli. Który zachwycił się tą konstancją, która była też przekazana do tego sanktuarium, poszukiwał osoby, która tą konstancję przekazała, zorganizowała. I ta ich wspólna rozmowa nakierowała na nasze działania. I do tego miejsca niezwykłego w Korei Południowej powstał ołtarz kryształowy, który 3 tygodnie temu pobłogosławił papież Franciszek. Ale to błogosławieństwo było szczególne, ponieważ pobłogosławił i ołtarz, i nasze działania, i stowarzyszenia. Parę razy rozmawiałem z papieżem Franciszkiem przy tych wszystkich działaniach, ale on jakoś bardzo nakierowany na człowieka, na człowieka ubogiego, skromnego, na te nasze działania związane ze sztuką, z tymi z ołtarzami. Nie do końca potrafiłem to przedstawić. Nie, tak bardzo chłodno ten temat traktował, przynajmniej takie odnosiłem wrażenie. Napisaliśmy list do papieża po hiszpańsku, tłumacząc, że te ołtarze nie są celem naszego działania, tylko narzędziem w promowaniu, jak wspomniałem wcześniej, apostolstwa, modlitwa, pokój. I teraz papież Franciszek bardzo osobiście pochylił się nad naszymi działaniami, mówił, że poświęcił, ale poświęcił również nasze działania. Ta konstancja stoi wewnątrz tego ołtarza, ale to wszystkie ołtarze mają takie cechy wspólne. Przypominają bramę, rodzaj kryptyku. Ale to mówi nam o tym, że Chrystus jest zawsze na nas otwarty. Zawsze otwarty, zawsze na nas czeka. To my musimy się otworzyć na Niego. A wewnątrz tego ołtarza, tego kryptyku, stoi monstrancja nawiązująca do wizerunku Matki Bożej. Bo przecież jak nauczył nas Jan Paweł II, to Maryja jest pierwszą monstrancją, pierwszym tabernakulum. I ona tutaj, wskazując na Jezusa prawdziwego, eucharystycznego, do Niego nas prowadzi. Tutaj jest bogata symbolika, bo te róże bursztynowe mówią o 5 tajemnicach, róże złote, to jest różanie ze 7 boleści, mówią o 8 błogosławieństwach. To wszystko możemy odnaleźć, ale to wszystko ma nas skupić na Eucharystii, na Chrystusie, który przelewa do nasze serce. Niech ten pokój będzie waszym udziałem, waszym, waszych rodzin. Bardzo dziękuję. Jako zdrój miłości dla nas, ufamy Tobie, odkryj młodo, która się wysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłości dla nas, ufamy Tobie i z Matuje.